Cześć, witamy Was w kolejnym naszym odcinku, kolejny odcinek Spinning Morski z Władek Team. Dzisiaj, tak jak już zapowiedział Jarek w poprzednim odcinku, poprzedni odcinek tam o koniach, świetna sprawa, dosyć długi, ale merytoryczny. Jarek zapowiedział, że dzisiaj będziemy mówić o sandaczach. Zanderkach, sandałach, mętnookich, tak. Jak zwał, tak zwał, wiadomo, jaką rybę chodzi. Typowo łowionych w morzu, no chyba sandacze to najczęściej jednak porty, nie? To tak z plaży sandacze rzadkość. Czasami się zdarza w sieciach rybaków, nawet w sezonie widywałem, jak przykrywali, tak. To są pojedyncze sztuki. Mhm. Dobra, skupmy się zatem na portach, niekoniecznie na porcie we Władysławowie. Piękny port, dzisiaj jesteśmy tutaj, ładna pogoda, bardzo dużo wędkarzy, typowo takich... czasowiczów, nie? No niedobitki czasowiczów przy takiej pogodzie to jeszcze przez ten weekend pewnie no. W porcie będą i też są wędkarze. No, koniec sierpnia, początek września, dzieciaczki za 2-3 dni pójdą do szkoły, a my pójdziemy i połowić, bo zakaz sportowy zaczyna się 15 września, więc mamy jeszcze 2 tygodnie takie. O, 2 tygodnie, co tu można nałowić? Lodówki, zamrażarki, nie? Dobra, żarty na bok, słuchajcie, sandacz, kiedy ten sandacz się pojawia w tym porcie i kiedy warto na niego iść? On się pojawia z pierwszymi dniami zimnymi, prawdopodobnie listopadowymi, ale... To sobie we wrześniu nie połowimy. No nie połowimy sobie, więc czekamy, tak jak kiedyś już mówiliśmy, do marca. A czemu do marca? No bo w marcu już możemy spinningować w portach, czyli możemy się udać na Motławę, możemy łowić we Władysławowie. Czyli kończy się zakaz portowy, czyli zakaz spinningu w porcie, który obowiązuje od 15 września do w zasadzie 1 marca, do końca lutego. Nie? 1 marca to jest sezon już dla nas. Właśnie. I no przez ten zakaz portowy mamy bardzo ograniczone możliwości, jeżeli chodzi o połów sandaczy, nie? No niestety tak, bo tu mamy marzec, 9 dni kwietnia, później okres ochronny od 10 kwietnia do końca maja i właściwie czerwiec nam też zostaje, bo w czerwcu jeszcze te sandacze tutaj ładnie reagują na przynęty, później już może być z tym bardzo różnie, temperatura wody czasami wzrasta bardzo wysoko, aż niebezpiecznie wysoko, to połań tam poprzedni rok, sinice i tak dalej. Ale wracając do sandacza, no portowe sandacze przeważnie są takie wypasione jako konie. Czyli jeżeli mówimy jakąś nawet 50 czy tym bardziej 60 plus, no to jest już kawał rybska. Tak. To nie jest model wyścigowy, opływowy, tylko jest to, jak to nazwać? No nie wiem, przeżarty taki, wiecie. Śledzi tu jest dużo. Taki, co to lubi telenowele oglądać, siedzi tam na dole i ma co, kino domowe jakieś. Pod statkami siedzą, no, skubańcy. No widzisz, i patrząc, co tam tutaj ci rybacy oglądają. Nie, po co mu ścigać jakąś gumę, że ma do oporu tutaj śledzia, tak? Jeszcze jakieś resztki wrzucane z okrętu, więc... Słuchajcie, troszeczkę żeśmy wyłożyli tego dobra. Nie miejcie nam za złe, że to jest w zasadzie wszystko firmy Mikado, tak jak patrzę, ponieważ chcemy Wam pokazać gumy mikadowskie, które są nowościami, no, które będą w sklepach, o ile chyba no, nie weszły już teraz jakoś na dniach. To są nowości, ale Jarku, po to wyłożyliśmy to, żeby też powiedzieć trzy słowa o tym, czy warto inwestować w nowości właśnie, no bo one mają, wiesz, one mają jednak troszeczkę inną pracę, może inny kolor, czy ta ryba po prostu, no nie mając tej rybki gdzieś tam, nie naoglądała się tej ryby, tej gumki, czy to może mieć sens, co? Każda nowość może mieć sens. Czasami mówi się na przykład o szczupakach na żarnowcu, że one już tam widziały wszystkie przynęty i wszystkie nowości. Teraz może się sprawdzić coś, co kiedyś na przykład święciło triumfy, tak? Jakaś starsza przynęta, o której one już zapomniały. Jeżeli chodzi o sandacza, to czasami może być tak, że on będzie brał nawet na małe gumki okoniowe, więc możemy spokojnie zacząć od ósemek. No właśnie, takie dziwne kolory. Słuchajcie. Czasami warto postawić na jakieś róże, właśnie fiolety, już nie mówiąc o jakieś marchewce. Ale to tylko łowimy sandacze płci żeńskiej, nie? Na coś takiego. No ale to tęczowi też. No, dobra, zmieńmy temat, będzie hejt, nie? Dobra, słuchaj, no mamy tutaj trochę przynęt. Ja najbardziej lubię łowić jaskółkami, to ci powiem szczerze, czyli wszystkiego rodzaju tego typu przynęty. Dziesiąteczki. Tak, jak ty je zbroisz? Bo to są naprawdę bardzo miękkie gumy. Ja sobie może tutaj, żeby ładnie było w kamerze widać, wezmę jakąś ciemną. Jak ty je zbroisz, powiedz? Zbroimy je tak samo jak przynęto koniowe, czyli... Zobaczcie, ona się rozpływa dosłownie, nie?
Czyli możemy też czasami uzbroić ze samą główkę. Niekoniecznie musimy ten hak naciągać gdzieś tam daleko, bo w tym momencie przesztywniamy przynętę, a tu też czasami chodzi o to, żeby ten ogonek bardzo naturalnie pracował. Myślisz coś takiego i, nawet? Tak, kusił ryby, no sandacz często złapie w ten sposób, tak? Mhm. On wciąga tą przynętę czasami bardzo daleko. A naprawdę, słuchajcie, mięciutko na maksa. Powiem ci, że nawet przynęta większa od tej dwunastka będzie spokojnie zassana przez 40 sandacza, czyli sandacza jeszcze niewymiarowego. Mhm. No absolutnie nie miał z tym problemu, więc mam tu 8, 10, no ale idziemy też do góry, tak? 12, 14 i tak dalej. Mhm. W trollingu, to patrząc na artykuły gdzieś tam pisane, czy na jakieś filmiki w internecie, jeden ze znanych właśnie spinningistów polskich napisał artykuł o tym, że przez 15 lat łowił sandacze. I gdzieś tam sobie odpuszczał na swoich łowiskach tą porę już po tym porannym spinningu, a jeszcze przed wieczorem. Czyli uważał dużą część dnia za taką dosyć martwą na sandacze. Tak. Zupełnie niesłusznie, bo później odkrył, że na przykład świetnie się sandacze na tych jego łowiskach łowi w trollingu. Czyli rano łowi spinningowo, później przestawia się na trolling z bardzo dużymi przynętami, jakby się mogło wydawać, dwudziestkami więcej. A co na to jego żona? Moja to już wiecie co by tam o rozwód prosiła. Oj, tam jeden dzień na sandaczach. Świetne przynęty, naprawdę fajne, mocno elastyczne. Fakt, zapach, no tu by można było atraktorem jakimś pociągnąć. Tu mamy jakiś taki, wiesz, pierwszy lepszy z brzegu wziąłem. To jest akurat pod pajki, ale ta sama firma ma też atraktory na dorsze i na sandacze. Też mam jeszcze te atraktory sandaczowe. Jeżeli to nawet zwiększy naszą szansę na rybę o 2%, to i tak warto posmarować. Dokładnie, słuchajcie. Ale wam powiem jeszcze jedną rzecz. Tego typu przynęty, jaskółki, używamy z powodzeniem przy połowie dorszy z kutra. Naprawdę to jest dużo bardziej... Większy okoń też by się połaśnił. Tak. Spokojnie dziesiątkę wciągnie. Dokładnie, ale to jest, wiesz, to jest dużo bardziej skuteczne niż te wszystkie ogonki, twisterki, co to kiedyś wszyscy używali, dalej wszyscy ślepo w to lecą. Nasza kadra dorszowa, która naprawdę no, ma spore doświadczenie i łowią chłopacy na 80 metrach pilkerami 90-gramowymi. 90 gramów, nie 190, 90 i słuchajcie, oni właśnie łowią głównie na przewieszki i właśnie no, mają takie jaskółki. Zresztą jakbyście chcieli film nakręcony po festiwalu dorsza, to macie tam z naszym trenerem naszej kadry dorszowej, ale już tak nie odbiegajmy, bo znowu przedłużymy. Słuchaj, fluorokarbon. Stosować, nie stosować, a jak stosować, to jaka grubość? Tak, do dropshot to wiążemy na fluorokarbonie. Tu mamy akurat okoniowy, bo jest to grubość 0,18. 0,28, 0,30, czasami nawet ludzie używają grubszych, ja przeważnie właśnie w takich granicach, w okolicach 0,30, jeżeli chodzi o grubość. Mhm. Jak najbardziej stosować. No dobra, ale jak wiesz, nastawiasz się na to, żeby jednak jakąś główką dzigową może próbować dno spenetrować, typowe dzigowe daleki wyrzut i wiesz, ściąganie to tak ze skokami. To może zacznijmy od tego, że w porcie tego 1 marca załóżmy, tak, pojawił się z dwoma wędkami, czyli jedna byłaby do dropshota z gotowym zestawem, druga byłaby do łowienia z opadu. Mhm. No różne są szkoły, jeżeli chodzi o opad, niektórzy po prostu nie wiążą żadnego przyponu i bezpośrednio do krętlika i agrawki na plecionce dają przynętę, tak? Główkę o odpowiedniej gramaturze plus przynęta, a niektórzy robią właśnie też przypon z fluorokarbonu. Fluorokarbon jak najbardziej możecie stosować. Jakieś takie firmy oprócz Mikado masz sprawdzone? Bo ja używam w sumie tylko tego, no słuchajcie, no stosunek jakości do ceny, bo to polska firma, więc to nie jest jakiś kosmos. Jest ok, czasami nawet, wiecie, wiążę normalnie żyłkę. Ja odnoszę wrażenie, wiesz, że żyłka jest dużo bardziej mocna, nie? Niż te fluorokarbony. Tak, te same grubości te. Tak, no to jest tylko tyle lepiej, że niewidoczne w wodzie, nie? Zgadza się, tak. Nie, dobra. Nierozciągliwe, niewidoczne. A jakaś, wiesz, jeszcze amnezja, coś nie stosowałem, nie będę klamował, nie będę mówił, bo nie stosowałem w praktyce, więc tutaj wiem, że surfcastingowcy nasi mają jakieś doświadczenia, to trzeba było z nimi porozmawiać i powiedzieć, co na ten temat myślą. Mhm. Ale aha, no to co powiedziałeś, no ta amnezja jest niestety bardzo droga, z tego co pamiętam. Tak, to przebija fluorokarbon to znacznie. Tak, i się niszczy. Znaczy do takiego łowienia portowego to raczej no nie szedłbym w jakieś tam drogie rzeczy. Nawet kiedyś tam mówiłem o plecionkach budżetowych i tutaj naprawdę nie ma sensu wydawać jakichś bardzo dużych pieniędzy i połowimy o konia i sandacza w odpowiednich warunkach, więc... No, problemem może być przy sandaczu to, że mamy bardzo krótki ten okres, kiedy możemy go po prostu łowić. Dobrze, masz tutaj też, widzę, BKK-a haczyki w dwóch rozmiarach.
Na czymś takim zbroisz, tak? Te przynęty? Różnie, bo są mi haczyki offsetowe typowo, tych typów jest bardzo dużo. Jeżeli chodzi o konia, to przeważnie to tam na stosuję haczyki na boczny prog czwórki, jeżeli chodzi o sondacze, to bardzo różnie. Takie haczyki też jak najbardziej mogą być. I tu mamy jedynkę, czwórkę, ale myślę, że nawet taką jedynkę można by było zastosować. No, te sandacze takie typowo tutaj nasze portowe, one się czymś różnią? Nie wiem, bardziej w toni pływają, gdzieś przy dnie się trzymają? Jak to wygląda? Można było spróbować czasami rzucić na przykład woblerem, tak? To też może być przynęta tutaj skuteczna, ale no właśnie to co mówiłem, dwie wędki, jedna to jest dropshot, druga to jest opad i no i zamiennie bym to stosował i patrzył jakie są wyniki, jakie są rezultaty. Portowe godziny na sandacza? No tak chyba właśnie klasycznie, czyli jednak bardziej popołudnie, wieczór, nocka. One też potrafią być chimeryczne i potrafią brać czasami w godzinach nawet popołudnie, znaczy w godzinach takich, gdzie jest powiedzmy słońce w zenicie. To nie ma jakichś tam super złotych reguł, ale no myślę, że właśnie tutaj popołudnie, wieczór. Ostatnio właśnie ten chyba czerwiec to wyglądał tak, że one jeszcze przed szarówką się uruchamiały, potem była ta szarówka właśnie i później jakaś taka przerwa w tych godzinach już po zmroku i dopiero trzeba było poczekać gdzieś tam do jakiejś późniejszej godziny i znowu się uruchamiały. No to może być bardzo różnie. Czasami może być te 12, te 15-20 minut żerowania, no nie ma złotych zasad. No. Dobra, ale słuchaj, porty no, ma dużo światła, nie? Dużo tego oświetlenia jest w porcie. Jest sporo lamp, tak. Tak, myślisz, że one mają jakiś wpływ? Nie wiem, przy tym świetle bardziej się szuka tej ryby, czy właśnie bardzo, w ciemniejszych zakątkach? To jest bardzo prawdopodobne, że one dobrze biorą na tych piersach, między innymi też dlatego, że to jest właśnie dobre oświetlenie, tak? Są te lampy. No i to może też po części decydować właśnie o tych braniach. Dobra, a w nocy łowiąc, no i mając to przeświadczenie, że no jakieś światło tam dociera do tej wody, no bo mamy to sztuczne oświetlenie. Kolory. Jakie kolory stosujesz? Właśnie jakieś takie, wiesz, jaśniejsze, które będą bardziej właśnie widoczne, czy właśnie stonowane? No, klasykami jest jakaś przynęta w kolorze białym, w kolorze perłowym, jakiś motor oil, jakaś marchewa też na pewno. Ten kolor też na pewno, no zielony, te dwa bym wypróbował w pierwszej kolejności, chociaż no tu znowu mamy, tak, taki bardzo ładny, jasny kolorek, też będzie łowny. Tak, no bo to jest taka, wiesz, w sumie imitacja co, śledzia chyba, nie? No. Tutaj najprędzej, tak, z tych ryb, które tutaj występują, no. To pewnie tak. I słuchajcie, no tu już tutaj... I jeszcze te przynęty w troszeczkę mniejszym rozmiarze, tam powiedzmy 7,5 też bardzo dobre były, dokładnie chyba ten kolor właśnie na okonia. Na samym początku nawiązałeś do tego typu przynęt, do dziwnych kolorów. Jak często zdarza ci się złowić rybę na dziwny kolor? Zależy co uważam za dziwny. No wczoraj na podobny kolor miałem właśnie sandacze na Martwej Wiśle. Z tym, że nie było tego brokatu i tam kolor taki był bardziej fioletowy, momentami wpadał w różowy właśnie i na to było branie. Także wiecie, zmieniajcie te kolorki, naprawdę szukajcie tej ryby. O sandaczach jest wiele właśnie opowieści, że one czasami na jakimś tam zbiorniku preferują konkretny kolor i wędkarze widzą bardzo dużą różnicę, tak? Na przykład kolega opowiadał mi o jakimś jeziorze, gdzie one sobie upodobały kolor marchewkowy. I właściwie na inne przynęty były brania różne, tam było chimeryczne za zachowanie tych rybek. Natomiast na marchewkę właśnie ewidentnie uderzały najbardziej, najczęściej. Na jakimś innym zbiorniku może być zupełnie inaczej. No i jeszcze raz, słuchajcie, we wrześniu raczej nie ma tej rybki, a tak jak już powiedzieliśmy, 15 wrzesień, koniec spinningu w porcie. No gdzieś tam możecie z małej łódki sobie popróbować, ale jeżeli mówimy o sandaczu typowo w porcie, czy tutaj w jakichś tam zabudowaniach portowych, tak to nazwijmy, no to nie ma, to się kończy z końcem lutego. I wtedy, to tam już gdzieś też mówiliśmy, najlepszym sposobem na to, żeby dorwać sandacza, jest po prostu pojawić się w porcie z lutego ostatniego dnia lutego. Tak, na pierwszy dzień marca, czyli w nocy, no czyli 12.01 i my ciach. I sandacz ciach. Tak, to i sandacz ciach, tam u góry macie oczywiście co trzeba zrobić, czyli gdzie wnieść opłatę, żeby w ogóle połowić sobie legalnie. Ale to ma sens, nie? Bo jest noc, no porty, te sandacze nie są przyzwyczajone do spinningu. Słuchajcie,
całościowego spinningu. No zobacz. Tak, to jest coś dla nich coś nowego, tak? Coś no. się rusza, jest atrakcyjne, merde ogonem, do tego czasami może jeszcze pachnie po użyciu atraktora, no więc hap, no kurde, jakiś smakołyk. No i ciekawostka super, tym bardziej, że tak jak już wcześniej na którymś tam odcinku mówiliśmy o tym, w tym roku nasza kadra juniorów próbowała łowić w porcie właśnie w tą noc. I mieli efekty. Z dobrymi efektami, tak. Mhm. Coś w tym jest, słuchajcie. Także no to chyba na dzisiaj tyle. Jaką rybkę omówimy w kolejnym odcinku? Nie wiem, czy idziemy w analnego śledzia, czy już tak dużo o nim mówiliśmy i pisaliśmy, że sobie odpuszczamy, czy idziemy w stronę flądry znowu? Myślę, że flądra na spinning może być to bardzo ciekawy temat, bo mało osób wie, że flądra potrafi fajnie gryźć na spinning, także do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć! Hej! Okay.